Witam bardzo serdecznie w grze 720 stopni albo 720 degrees. Gra wydana w 1986 roku przez US Gold, a stworzona przez Tiertex. Więc wybieramy sobie Kempston joystick na dobry początek, czyli czwóreczka. No i kierunkiem oraz Enter. Spacja, przycisk, cokolwiek to działa. Aha, jedynka to są kredyty. Tutaj mamy trzy kredyty. Wybierz poziom trudności. Mamy training level i advanced level. Nie wiem. Cokolwiek by to nie było, niech będzie. Welcome to Skate City. Czyli mamy takiego deskorolkarza, którym sobie, prawda, jeździmy. I oczywiście możemy robić różne piruetki. Tutaj zbieramy pieniążki, które leżą na ulicy. Oczywiście trzeba zdobywać jak najwięcej punktów, bo będą nam potrzebne bilety do różnych konkurencji. Więc jak właściwie wygląda cała ta mapa tego całego terenu? Trzeba też uważać na tych gości, którzy tutaj jeżdżą ciągle, bo zderzenie się z nimi zabiera nam trochę czasu. No właśnie, tu jest mapa. Mamy Downhill Park, Board Shop, Jump Park i tak dalej, i tak dalej. W te parki musimy wchodzić. Oczywiście do tego są potrzebne bilety. No i trzeba kupować też przy okazji za pieniądze ulepszenia, czyli właśnie czapkę, buty, deskorolkę i co to jest na samym dole? Nie wiem, co to jest na samym dole. Mamy buty, hełm. Tak, deska i pad. Cokolwiek by to nie było. W każdym bądź razie taką mamy mapkę. No i w jaki sposób tutaj kupujemy różne rzeczy. No właśnie, czasem się pojawia skate or die, więc w tym momencie takie osy wylatują. Jak nas dopadną, to niestety tracimy jeden kredyt. I tutaj jest właśnie możliwość wejścia do jednego jump park. Więc wszedłem do jump parku, więc generalnie można tutaj sobie, prawda, pirueciki robić różne takie. Trzeba uważać, żeby nie spaść z tej rampy, bo stracimy punkty. No i mam srebrny medal i zarobiłem jeszcze 75 dolarów. Nigdy mi się złota nie udało zdobyć. Mam jeszcze dwa kredyty, ale dobra. Lecimy, tak. I tutaj za każdym razem dobrze jest się właśnie tak obracać. Tylko też trzeba uważać, żeby się czasem nie przewrócić, bo to też zabiera troszeczkę, niestety, ale im więcej obrotów zrobimy, tym więcej punktów dostaniemy. Mi się udało maksymalnie 400 punktów zdobyć. Tak, kupujemy automatycznie, wystarczy, że podjedziemy do sklepikarza i już w tym momencie coś kupiłem. Tutaj są właśnie takie dodatkowe wbijaczki, jakieś dolary. Tutaj są, tak. Czyli przyciskiem generalnie o Skate of Die, czyli znowu mamy tutaj osy mnie będą ścigać, więc raczej postaram się z nimi nie spotkać. Tak, ten mnie tu rozjechał. Oczywiście z tymi osami to jest o tyle jeszcze przesrane, że one później się zamieniają w coś, co mnie zabije. Harry to park. No właśnie, i wtedy trzeba się spieszyć do parku, bo zaraz by mnie dopadły. I straciłbym kolejne wrzytko. Teraz mamy tutaj właśnie temat związany ze slalomem. Dobrze by było nic nie ominąć, ale ja już coś ominąłem. Ale mam srebrny medal i trochę kasy zarobiłem. Dobrze. Ok. Lećmy dalej. Tutaj jak widać się zamyka za każdym razem każda konkurencja. Więc mam jeszcze dwa bilety. Więc jakiś bilet tutaj tu kupię sobie kolejną rzecz. Czyli kupiłem sobie lepsze buty. Nie wiem, czy cokolwiek coś to daje, no ale załóżmy, że coś to daje. Tak, poobracam się trochę, tak poskaczę, żeby było ciekawiej. Trzeba uważać na tych różnych akrobatów. O tutaj na tym placu różni ludzie są. I oczywiście oni też sobie tam ćwiczą. Ramp Park. No właśnie, to jest taki Ramp Park. Właśnie tutaj się trzeba. O, w ten sposób tak sobie podskakiwać w jedną, w drugą stronę. Oczywiście tam mamy jakiś czas na to. No i oczywiście będzie jakiś tam medal za to pewnie dostanę. O, złoty metal dostałem, nie może być. I 100 dolców.
Czyli mam jeden złoty metal, dwa srebrne jak na razie, więc nie jest tak najgorzej. Tak, trochę sobie tutaj poskaczę, żeby oczywiście ponabijać sobie troszeczkę punktów. Już mnie jakiś rowerzysta rozjechał. Co tutaj mamy? Do kupienia czapeczkę, tak? Jeszcze deskorolkę muszę kupić, zanim wejdę do kolejnego. Tam jest kolejny park, ale chcę sobie jeszcze dokupić deskorolkę gdzieś. Gdzie to ta deskorolka będzie? Chyba gdzieś tu będzie sklep. O, jest. Właśnie o to chodziło. No i teraz mam już wszystko na pierwszym poziomie, tak można powiedzieć. Każdy jeden z tych elementów. Więc tutaj Skate or Die, no właśnie, więc muszę się pospieszyć. I mamy Downhill Park. No to downhillujemy, no raz. Tak, tutaj trzeba zjechać z tego jak najszybciej się tylko da. Ale i tak srebrny medal zdobyłem, więc za wiele tutaj nie ma. Trzy srebrne medale. No i wszystkie zaliczyłem, więc zaczyna się tak jakby drugi poziom. W tym momencie mam jeden tylko bilet, więc nie mam za wiele, a bilety się dostaje co ileś tam punktów. Nie wiem, czy co 10 tysięcy, czy ileś tam, jakoś tak to jest, ale nie pamiętam już dokładnie na tą chwilę. Dobra, postaram się tutaj, o, czapeczkę kupię. Teraz już są droższe czapki, widzimy, że już 100 mnie to kosztowało. No dobrze, to najpierw jadę tutaj, zobaczymy, bo też tutaj sporo punktów dolicza za szybkie przejechanie właśnie chociażby takiego terenu, więc też punkty są doliczane, więc wtedy może będzie mnie stać na jakiś bilet. Srebrny medal, ile to punktów? No trochę dostałem tych punktów, mam 4 srebra, 1 złoto i do następnej konkurencji. No i tak w kółko, teraz jest tak jakby drugi poziom, to jest więcej tych rowerzystów jeździ, też trochę więcej kasy można znaleźć na drodze. Już mnie jakiś rowerzysta przerobił. O, tej akurat deska kosztowała 5 dych, więc nie tak drogo. Nie mam żadnego biletu. Jak nie mam żadnego biletu, to po prostu jestem skazany na zagładę przez te osy, które zaraz się tu pojawią, jak czas się tylko skończy. Więc muszę... O, wpadłem do wody. No właśnie, do wody też można wpaść i to zabiera sporo czasu. Każde zetknięcie z tymi zawodnikami zabiera trochę czasu. Nie wiem, czy uda mi się zdobyć bilet chociaż jeden, bo tutaj no ticket, nie ma biletu, nie wejdę. Choćby nie wiem co i jestem skazany na bardzo nieprzyjemną sprawę z tymi osami. No niestety dopadły mnie, został mi jeden kredyt, ale jak widzimy nie odnawiają się niestety bilety. Jedynie co się odnawia to że czas. Czas się tylko odnawia, więc tak, można próbować tutaj, prawda, tymi piruetami przeskakiwać wody, że takie inne tam. Można też dla większej ilości punktów też próbować na TT wjeżdżać i się odbijać, prawda, i robić tych piruetów więcej, ale to różnie jest. Dobra, co tutaj kupiłem teraz? Nową deskę? Nie, to coś, tego pada jakiegoś kupiłem. Dobra, mam jeden bilet, więc mam szansę uciec. Mam szansę uciec do jakiejś konkurencji, zanim mnie to coś dopadnie, więc pierniczam szybko, cyk, do slalomu, tak? Wleciałem. No dobra, no to lecimy. Tu jedno, tu drugie, może uda się wszystkie zaliczyć, te brameczki, że tak powiem. A chyba minąłem tam już, prawda? Nie, złoty metal, o, to ciekawe. No złoty medal daje dużo, 5000 punktów, więc wtedy łatwiej jest o kolejny bilet do kolejnej konkurencji. Jak widać, jest tutaj biednie z tymi biletami. A już mnie rozjechał. Dobra, kupimy sobie drugi poziom butów. Ok. Jeszcze muszę poskakać sobie trochę. 100 punktów, nie mam jeszcze ticketu, cholera.
No to już chyba będzie po mnie, bo jak tutaj nie będę miał tego biletu, to jest katastrofa. Będę może próbować przez tą wodę przeskakiwać, to coś więcej punktów. O, skate or die, bo się jeszcze wywróciłem. Więc no, nie mam biletu, raczej sprawa jest przesądzona. Jeszcze mnie ktoś przewrócił po drodze. Hurry to park. Szybko, spiesz się. Teraz jest czacha właśnie się pojawia. Jak jest czacha się już pojawi, to już jest praktycznie koniec. Crash bonus, jeszcze tutaj bonusy za punkty, za pieniądze mi tutaj dolicza. Taki jest mój ogólny wynik. No i gra zaczyna się od początku. Więc tak to wygląda. Tutaj jest poziom treningowy i poziom zaawansowany, ale jakby na to nie patrzył, gra wygląda praktycznie tak samo. Więc cóż, tutaj dużo mówić. No, trzeba by wiedzieć, gdzie tutaj na przykład zdobywać te punkty, bo tutaj są to jakieś, pokazują jotki. Nie wiem, co to jest ta jotka, nie dowiem się, bo już mnie rozjechał. Czy to coś robi i tak dalej. Jak tu można zarobić więcej kasy, czy też więcej punktów, no tego po prostu nie wiem, i dlatego no też jest mi trochę trudno sobie z tym wszystkim poradzić. Więc tak wygląda ta gra, nie ma co przedłużać i do zobaczenia w kolejnych wideo recenzjach gier na ZX Spectrum. We'll be right back.